dzisiaj obchodzimy 374. rocznicę nadania praw miejskich naszemu miastu. Za nami pomnik Jakuba Wejchera. Gromadzimy się tutaj na rynku, aby tą datę wspomnieć. 13 stycznia 1650 roku Wejcherowo otrzymało prawa miejskie z rąk króla Jana Kazimierza. Myślę, że to bardzo ważne. Po 7 latach od powołania do życia osady Wejcherowska Wola. W 1643 roku Wejcherowo już otrzymało prawa miejskie i stało się miastem. Więc my dzisiaj świętujemy to wydarzenie. Dziękujemy tym wszystkim, na czele z Jakubem Wejcherem, bo bez Jakuba Wejchera tego miasta by nie było. Tym wszystkim, którzy tworzyli to miasto, budowali, wkładali. Dzisiaj my mamy tą możliwość, że wspólnie z mieszkańcami zmieniamy to miasto. Dzisiaj wspólnie ze Stowarzyszeniem Pana Krzysztofa Zdunkowskiego spotykamy się tutaj, aby uczcić to wydarzenie. 13 stycznia, dokładnie 374 lata temu, miasto Wejcherowo otrzymało prawa miejskie nadane przez króla Jana Kazimierza. To był bardzo ważny element tak naprawdę dla naszego miasta, bo to był impuls do rozwoju, do tego tutaj, żeby powstawało coraz więcej budynków, do tego, żeby sprowadzali się tutaj mieszkańcy i do tego, żeby kwitł między innymi handel. Całość, odmuchaj lampy, otwórz manewki. Mierzaj wysoko! Pal! Myślę, wielkie wydarzenie z tego tytułu, że to mieszkańcy naszego miasta, skupieni w różnych stowarzyszeniach, oni wkładają wielki wysiłek, ale także swoją pasję do tego, aby wiele wydarzeń uświetniać. Dzisiaj właśnie grupa rekonstrukcyjna uświetnia to wydarzenie. To także wielka ich inicjatywa. Jak była okrągła 370. rocznica, robiliśmy to po raz pierwszy. Dzisiaj wracamy do tego, aby o tej rocznicy wspomnieć, bo spotykamy się co roku z okazji rocznicy śmierci Jakuba Wejchera. Co roku obchodzimy święto 28 maja, święto Dzień Jakuba z okazji nadania osady Wejcherowska Wola, a dzisiaj podkreślamy nadanie praw miejskich. Chcemy uczcić oczywiście właśnie tą datę, no i tutaj za moimi plecami właśnie widać rekonstruktorów, którzy między innymi właśnie wykonają wystrzały z muszkietów, arkebuzów, organków oraz wystrzały z armat. To jest też data, którą powinno się świętować przy tym, że pamiętać o tym, że to miasto powstało tak dawno temu i tak dużo ludzi, tak dużo pokoleń pracowało na tym, żeby to miasto wyglądało tak, jak teraz wygląda, żebyśmy my też mogli tutaj stać w tym miejscu i cieszyć się naszym pięknym Wejcherowem.